Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia, zapraszam. Od północy ukraińskie zboże znów jest przewożone przez nasz kraj. Dodatkowe kontrole mają uniemożliwić jego sprzedaż na terytorium Polski. Tymczasem rząd przeznaczy dodatkowe środki dla poszkodowanych rolników. Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła szeroki pakiet pomocowy dla rolników. 500 zł dopłaty do nawozu od hektara dla gospodarstwa do 300 hektarów. Pomoc trafi do wszystkich, którzy kupili nawozy między 16 maja 2022 roku a 31 marca 2023 roku. Obejmujemy tymi ramami czasowymi wszystkich rolników, którzy kupili nawozy w czasie wyjątkowej zwyżki związanej z cenami gazu. Rząd zwiększy też zwrot akcyzy na olej napędowy dla rolników do złoty 46 za litr. Dodatkowo po akceptacji przez Komisję Europejską podwyższona zostanie dopłata do paliwa do 2 zł za litr zakupionego od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia. Rząd wdraża też polityczne deklaracje lidera partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego dotyczące dopłat do skupowanego ziarna. I tak w przypadku kukurydzy i rzepaku pomoc ta wyniesie od 1400 zł do 1750 zł na hektar w zależności od województwa. Dla jęczmienia i pszenżyta będzie to od 900 do 1125 zł. Z kolei cena skupu pszenicy wyniesie maksymalnie 2200 zł do hektara upraw. Rząd chce kontrolować, czy skupowane zboże na pewno pochodzi z Polski. Dlatego to będzie płacone przez ARiMR. Będzie to uzależnione od wniosku obszarowego, który złożył rolnik, a tam jest dokładnie zapisane, na jaką powierzchnię. Ta pomoc jest od 15 kwietnia, jak było powiedziane, do 30 czerwca. Ta pomoc skierowana jest dla gospodarstw rodzinnych do 300 hektarów. Tymczasem niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża trwał pół roku. W tym czasie towar zdążył rozlać się po skupach, młynach i zakładach przetwórczych. Siłą rzeczy ukraińskie ziarno zastępowało polskie, analizuje ekonomista dr Bogdan Piątkowski. Potrzebujemy złóż rocznie skupowanych w Polsce ton, 20 milionów ton złóż, z tego już podobno 4 miliony zostały kupione z Ukrainy. No. Więc po prostu miejmy nadzieję, że więcej tego nie będzie, bo to i tak już jest sporo i może stanowić problem dla części rolników. Ścisła kontrola transportu ukraińskiego zboża przez Polskę ma ograniczyć jego nielegalną sprzedaż. Konwoje będą eskortowane przez służbę celną. W ciężarówkach będą instalowane nadajniki GPS. Trwa też walka z czasem, bo do żniw trzeba wytransferować nadwyżkę około 4 milionów ton zbóż. Premier Morawiecki deklaruje. Jeśli ten wywóz z magazynu, o którym mówił pan minister przed chwilą, rozpocznie się w miarę szybko. Przez najbliższe 3 miesiące jesteśmy w stanie wywieźć 3-4 miliony ton. Z dystansem do wznowienia tranzytu podchodzą prezesi izb rolniczych, którzy przybyli na rozmowy z premierem. Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Wiesław Burzyński podkreśla, że trzeba rozwiązać problem narastający już od pół roku. Jeżeli ten tranzyt pójdzie dzisiaj do naszych portów, to nie rozładuje to sytuacji, która jest w naszych gospodarstwach, w naszych magazynach, ponieważ zboże i produkty ukraińskie wejdą jakby w konkurencję z naszymi produktami. Za destabilizację polskiego rynku rolnego odpowiada też zniesienie ceł przez Unię Europejską na wszystkie towary rolno-spożywcze z Ukrainy, przypomina Wiktor Szmulewicz, prezes Izb Rolniczych, i proponuje rozwiązanie. Obowiązek wprowadzenia cła na towary sprowadzone z Ukrainy, surowce rolne i przetworzone, powinien wrócić do stanu sprzed 1 czerwca 2022 roku. Polski rząd wprowadził zakaz importu towarów rolno-spożywczych do Polski z wyłączeniem transportu koni. Decyzję krytykuje Unia Europejska. W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski odnotował stratę w wysokości niemal 17 miliardów złotych. To oznacza brak dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie zagrozi to planom wydatkowym rządu.
Narodowy Bank Polski przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Bank odnotował dodatni wynik z transakcji na walutach obcych w kwocie niemal 26 miliardów złotych oraz ujemny wynik finansowy w kwocie prawie 17 miliardów złotych. Powodem takiego wyniku był generalnie wzrost stóp procentowych na rynkach światowych oraz na rynku krajowym, co skutkowało spadkiem cen posiadanych przez NBP zagranicznych dłużnych papierów wartościowych oraz wzrostem kosztów polityki pieniężnej. Informuje Bank Centralny. Dla porównania w 2021 roku NBP osiągnął prawie 11 miliardów zysku. W 2020 roku było to ponad 9 miliardów złotych. Jak podkreśla były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Grażyna Ancyparowicz, nie można mówić o realnej stracie NBP. Narodowy Bank Polski nie stracił tych pieniędzy, ale po prostu musiał zaksięgować w jakimś miejscu, że w tym momencie, kiedy był zamykany bilans, czyli na 31 grudnia, wartość rynkowa tych papierów była niższa niż w latach poprzednich. Jak podkreśla ekonomista dr Krystian Mieszkała, paradoksalnie Narodowy Bank Polski, przetrzymując dłużej swoje aktywa, uniknął realnej straty i może zyskać więcej. Jeżeli Narodowy Bank Polski dokonałby sprzedaży swoich aktywów, no to naturalnie nie byłoby tej straty, aczkolwiek trzeba pamiętać, że przeczekanie pewnego okresu spowoduje, że Narodowy Bank Polski więcej zarobi. NBP wskazuje, że ujemny wynik finansowy nie ma wpływu na bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego, gdyż nie ogranicza on bieżących zadań banku. Jednak brak wypracowanego zysku oznacza, że do budżetu państwa nie wpłyną dodatkowe środki. Normalnie byłoby to 95% zysku NBP. Realizacja budżetu nie jest zagrożona, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. W budżecie państwa nie zakładaliśmy żadnej wpłaty ze strony Narodowego Banku Polskiego. Strata Narodowego Banku Polskiego jest stratą techniczną. Narodowy Bank Polski ma ogromne rezerwy. Rezerwy walutowe, rezerwy w papierach wartościowych, rezerwy w złocie. Straty wykazuje wiele światowych banków centralnych, m.in. w Anglii i Szwajcarii. Dr Bartłomiej Gabryś wskazuje na konieczność obserwacji przyszłych wyników Narodowego Banku Polskiego. Jest to albo zdarzenie jednorazowe, albo bardzo niebezpieczny początek pewnych procesów, które mogą sprawić, że system gospodarczy w Polsce może nie być tak stabilny, jak nam się wydawało. Podnoszenie stóp procentowych to sposób na walkę z inflacją. W marcu jej wartość przekraczała 16%. NBP przekonuje jednak, że szczyt wzrostu cen mamy już za sobą. Hura, optymizm jest dobry, ale tutaj w takich przypadkach właśnie, zwłaszcza takiego zachwiania gospodarczego, politycznego, trzeba uważać. Poczekajmy, obserwujmy kolejne miesiące. Mówi ekspert do spraw finansów Paweł Dołkowski. Według prognoz NBP w grudniu inflacja osiągnie wynik jednocyfrowy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuowanie programów dla samorządów. Jednocześnie chce zwiększyć wpływy do ich budżetu. Propozycję w tej sprawie przedstawił w trakcie drugiego Kongresu Małych i Średnich Miast w Chełmie. Moje zobowiązanie tutaj przed państwem w Chełmie jest właśnie takie, że jeżeli wyborcy po raz trzeci powierzą nam stery rządów, jeżeli zaufają nam, a myślę, że nasza wiarygodność jest naszą główną walutą, jest naszym głównym priorytetem, hasłem i osiągnięciem. To, co robimy, to tego słowa dotrzymujemy. To tutaj, jeśli tak się stanie, chcę państwu zagwarantować kontynuację i rozbudowę tych wielkich programów samorządowych, które zaczęliśmy. To po stronie inwestycyjnej, a po stronie wydatków bieżących chcę powiedzieć, że przystąpimy do tego, aby na przykład doprowadzić do pewnego udziału w finansowaniu samorządów z innych źródeł, takich jak ten PIT, ryczałtowy PIT, który płacą przedsiębiorcy. W bazie NATO w Ramstein po raz kolejny spotkali się ministrowie obrony blisko 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. Polskę reprezentował wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Spotkanie grupy kontraktowej do spraw Ukrainy w bazie NATO w Ramstein ostatni raz odbyło się rok temu. Przed rozpoczęciem rozmów szef NATO Jens Stoltenberg jeszcze raz podkreślił to, o czym wczoraj mówił w Kijowie, że przyszłość Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej.
Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie spotkania ministrowie obrony państw należących do grupy kontraktowej rozmawiali o tym, jak dalej efektywnie wspierać Ukrainę, która dzielnie stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy. Jest to możliwe dzięki pomocy militarnej, którą otrzymuje od państw NATO. Kijów w ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymał ponad 230 czołgów oraz ponad 1500 wozów opancerzonych. Ta pomoc będzie nadal kontynuowana, zapewnił o tym sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Przyspieszyliśmy harmonogramy dostaw naszych M1 Abrams, by wzmocnić zdolności pancerne Ukrainy w nadchodzących miesiącach i te M1, których Ukraińcy będą używać do szkoleń, przybędą tu do Niemiec w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Czołgi, które w maju trafią do Niemiec, będą wozami szkoleniowymi. Dopiero później trafią na ukraiński front. Kwestia szkolenia ukraińskich żołnierzy była również podniesiona podczas dzisiejszych rozmów w Ramstein. Obecnie szkolenie w amerykańskich bazach w Niemczech przechodzi 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy. Ukończyło je natomiast prawie 9 tysięcy wojskowych. Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu. Ukraińskich żołnierzy szkolą także inne państwa, w tym również Polska. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w trakcie spotkania ministrowie Polski, Niemiec i Ukrainy podpisali list intencyjny. Dotyczy on stworzenia i prowadzenia w Polsce hubu serwisowania i naprawiania czołgów Leopard 2. Miejsce powstania takiego centrum to najprawdopodobniej zakłady mechaniczne Bumar Łabędy w Gliwicach. Gliwice, Bumar ma doświadczenie 20-letnie w serwisowaniu i naprawie czołgów Leopard, a więc jest przygotowana załoga. Szef resortu obrony poinformował również, że z ministrem obrony Niemiec omówił kwestię dotyczącą utrzymania niemieckich patriotów w Polsce. W nocy bowiem w niemieckich mediach pojawiła się informacja o tym, że tamtejszy resort obrony podjął decyzję o wycofaniu niemieckich zestawów obrony powietrznej z Polski. Miałoby to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. Właściwie to nie powinniśmy być zdziwieni tą sytuacją, zważywszy, że Niemcy ciągle reprezentowały taki stosunek, powiedzmy sobie, lekceważący i szkodzący bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO. Wskazuje profesor Tadeusz Marczak. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreśla, że trwająca wojna i umiejscowienie w Polsce ośrodka przerzutu sprzętu i materiałów dla Ukrainy przemawiają za przedłużeniem stacjonowania niemieckich baterii Patriot w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżył karę dla Polski. Sięga ona teraz 500 000 euro dziennie. 2 lata temu Bruksela zaskarżyła nasz kraj za reformę wymiaru sprawiedliwości, m.in. za powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska twierdziła, że krajowe przepisy nie spełniały wymogów dotyczących niezawisłości i bezstronności sądów, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał jej rację i zasądził karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie za każdy dzień niewykonania orzeczenia Trybunału. W lipcu ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a w tym roku w marcu Polska wystąpiła z wnioskiem do TSUE o zmianę lub uchylenie kary. W odpowiedzi unijny Trybunał uznał, że Polska nadal nie spełnia części wymogów, ale zgodził się na zmniejszenie kary dziennej o połowę. Rosyjscy hakerzy zaatakowali serwery PZU. W ostatnich dniach doszło do wielu podobnych ataków na polskie instytucje. W ostatnich dniach rosyjscy hakerzy przeprowadzili zmasowany atak na polskie strony internetowe. Zaatakowano m.in. BOŚ Bank, Giełdę Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju, System Płatności Mobilnych BLIK czy też stronę Prawa i Sprawiedliwości. Wiele banków i instytucji nie informowało wprost, że problemy z dostępem do ich serwisów wynikały z ataków hakerskich. Dziś hakerzy zaatakowali serwery PZU. Dziś rano miał miejsce atak cybernetyczny na systemy IT PZU. Sytuacja jest monitorowana, systemy na bieżąco są przywracane do pełnej funkcjonalności. W najbliższych dniach może wystąpić spowolnienie działania niektórych aplikacji. Prosimy o wyrozumiałość. PZU to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największy ubezpieczyciel w Polsce. Do ataków przyznała się rosyjska grupa hakerska NoName. W Gdańsku ponownie otwarto dziś wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II. Została ona zniszczona przez nastoletnich wandali.
po kłamliwym reportażu stacji TVN doszło do wielu ataków na pomniki i miejsca związane z postacią świętego Jana Pawła II. Zniszczona została m.in. wystawa Ty nas obudziłeś, my cię obronimy, przygotowana przez NSZZ Solidarność. Uderza się w autorytety, bo jakżeżby inaczej, bo przecież to nie jest walka z osobą, to jest walka z instytucją. I to walka zaprogramowana i walka opisana. Mówił przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla. Związkowcy ponownie dziś otworzyli wystawę, którą możemy oglądać przed budynkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy po raz kolejny otwierać tą wystawę. Mam nadzieję, że Państwo też wtedy będziecie z nami, bo Ojciec Święty jest dla nas najważniejszą osobą. Nie byłoby dzisiaj Związku Zawodowego Solidarność, gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda. W otwarciu wystawy uczestniczył prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. To dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że pamięci o świętym Janie Pawle II nie są w stanie zniszczyć ani systemy totalitarne, ani nie jest w stanie Jana Pawła II zabić Ali Akcza, ale także współcześni publicyści czy antyhistorycy, przedstawiciele konkretnego, głęboko antypolskiego ruchu i środowiska, którzy starają się Jana Pawła II i pamięć o nim zamordować, ale tej pamięci nie są w stanie zniszczyć także wandale, ci, którzy zniszczyli tą wystawę. Wystawę zniszczyli nastoletni wandale. Policja zatrzymała 2 16-latków i 1 18-latka. Szef Solidarności spotkał się z jednym ze sprawców i jego matką. Oboje przeprosili za zaistniałą sytuację. Na próżno jednak szukać przeprosin ze strony liberalno-lewicowych mediów, które wciąż atakują świętego papieża Polaka. Bo oni są, mówiąc delikatnie, po związkowemu niereformowalni. To są twardogłowi, to jest beton, oni do nich nic nie dociera, jak widać nie tylko tym filmem, ale wiele innych, że tak powiem, artykułów, nie tylko prasowych, ale właśnie telewizyjny pokazuje, że oni są po prostu nie z naszej bajki. Bardzo ważne jest w tym wszystkim zachowanie polityków. Żeby, przepraszam bardzo, politycy nie szczuli, nie robili tej złej propagandy, a to, jak widać, działa szczególnie na ludzi młodych. Młodych, którzy często nie znają historii naszej ojczyzny i nie zdają sobie sprawy, jak ogromną rolę na jej kartach odegrał święty Jan Paweł II. Wystawę przypominającą o tej wielkiej postaci będziemy mogli oglądać w Gdańsku do 12 czerwca. Tego dnia przypada kolejna rocznica pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do tego miasta. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.